Większość materiałów na temat marketingu w internecie pozwala nas optymalizować albo jakiś konkretny obszar, poprawić coś, co już jest robione, bądź skupia się na jednym konkretnym wyimku, od prowadzenia reklam na Facebooku, po optymalizację wpisów na blogach itd. Sam nie jestem od tej reguły wyjątkiem, sam tego typu treści również tworzę. Natomiast dzisiaj postanowiłem przygotować specjalny odcinek dla tych osób, dla których ułożenie marketingu w firmie, być może samo rozpoczęcie pewnych działań marketingowych, szczególnie mam tu na myśli marketing oparty na treściach, jest dopiero wyzwaniem, przed którym stoją. Stąd dzisiejszym tematem będzie: jak zacząć marketing oparty na treściach, content marketing w firmie. Zaczynajmy! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program Konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie zajmiemy się tym, jak wdrożyć content marketing w firmie. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym zanim przejdę bezpośrednio już do taktyk, metodyk i kroków, które po kolei trzeba podjąć, nie próbował przekonać Cię, jeżeli być może wątpisz, bądź przygotować dla Ciebie podbudowę dla kogoś wyżej, kto być może sensowność takich działań. Wątpi, dlaczego właściwie potrzebujesz wykorzystywać treści w marketingu. I powodów ku temu jest co najmniej kilka, niezależnie od tego, jaki segment czy branżę reprezentujesz. Czy jesteś sklepem internetowym, czy firmą usługową, czy firmą produkcyjną, potrzebujesz, i to jest powód numer jeden, pokazać swoją eksperckość. Spośród możliwych opcji do wyboru na rynku spośród Twojej konkurencji, klient będący na etapie poszukiwania właściwego rozwiązania dla siebie, będzie oceniał Cię i porównywał na podstawie szeregu kryteriów. I pomyśl sobie o tym w ten sposób. Kiedyś się mówiło, że strona internetowa to handlowiec, który nigdy nie śpi, i dlatego ten handlowiec musi też się dobrze reprezentować. Wiesz, jak to jest, kiedy wchodzisz na stronę jakiejś instytucji rządowej albo jakiejś innej strony, która Wygląda, mówiąc tak delikatnie, leciwie. I patrzysz sobie na nią i myślisz, no właśnie, działają pewnie tak samo jak ta strona, równie słabej jakości. I generalnie tak jest, że oceniamy coś, czego nie znamy, przez pryzmat tego, co znamy. Jeżeli strona internetowa jest słaba, to pewnie firma jest słaba. Jak się nad tym chwilę zastanowić, to oczywiście tak nie jest, ale czasami pozwalamy takim tak zwanym heurystykom poznawczym. Narzędzie, czy ewentualnie termin do wygooglowania dalej, jeżeli jeszcze go nie znasz, przejąć kontrolę, przynajmniej chwilowo, nad naszym myśleniem. I dzisiaj ja bym powiedział zdanie odrobinę inne. To treści są handlowcem, który nigdy nie śpi, bo Twoi potencjalni klienci mają mnóstwo pytań, obiekcji, wątpliwości i Twoim zadaniem jest je przewidzieć i swoją ekspertyzą, wiedzą, przykładami, doświadczeniem pokazać, że jesteś właściwym wyborem i właśnie dlatego żeby im to pokazać, zanim z Tobą porozmawiają, potrzebujesz na swojej stronie internetowej i w innych mediach, kanałach marketingowych, z których korzystasz odpowiednich treści. I budując na tym, powód numer dwa. Jednym aspektem równania, czy jednym takim elementem, wokół których będziesz budować swoje treści, jest po prostu Twoja ekspercka wiedza. A im bardziej specjalistyczna branża, tym wyższe znaczenie dzielenia się tą, że właśnie wiedzą. Jednakże jest tak, że w wielu branżach, Największą przewagą konkurencyjną jest nie tyle Twoja oferta w rozumieniu produkt czy usługa, ale najwięcej wartości dodanej jest w usłudze. Pomyśl sobie, ile razy rezygnowałeś z usług jakiejś firmy bądź rezygnowałeś z zakupów w jakimś sklepie internetowym. Nie dlatego, że finalny produkt czy usługa nie dostarczyły tego, czego chciałeś, tylko jak bardzo trzeba było się namachać, żeby to otrzymać. Idealnym przykładem, który wiele firm ma za sobą, jest etap tworzenia strony internetowej. Nieprzypadkowo, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami IT, jedna z najsłynniejszych książek w tym temacie nosi tytuł Wieczne opóźnienie. I teraz, niezależnie od jakości finalnego produktu, strona równie piękna jak strona konkurencyjna, bądź lepsza, będzie wspominał taką współpracę źle czy dobrze. Marketing treści jest obszarem, który pozwala podbić to, czego nie da się poczuć, zanim się tego nie przeżyje, czyli to, w jaki sposób realizujesz bądź dostarczasz jakiś produkt czy usługę. Zawsze to powtarzam i chyba nawet w poprzednim odcinku ten cytat padł. Świat jest pełen treści, jak robić X, a bardzo mało jest treści, jak robimy X. Jeżeli chcesz wyróżnić się na. Dla swojej konkurencji opisz swoje procesy, pokaż, co po kolei się zadzieje, pozwól zbudować zaufanie do siebie dzięki tej właśnie przewidywalności współpracy z tobą i antycypuj wszystkie wątpliwości, które ludzie mogą mieć. Co jest zarazem wątkiem numer 3, dla którego warto właśnie na marketing treści postawić. Osoba, która trafi na Twoją stronę, na Twój produkt czy usługę zacznie o niej czytać, bądź generalnie jest nastawiona na szukanie takiego rozwiązania i trafi na ciebie, będzie mieć po drodze całą masę pytań i całą masę obiekcji. No tak, ale czy to jest do końca dla mnie z powodów tamtym czy tamtego? Jeżeli przewidzisz to, z czym mogą mieć problem i zaadresujesz go wprost w swoich materiałach, no to po pierwsze jesteś w stanie użyć pewnych argumentów, na które być może inaczej by nie wybrzmiały, a po drugie zrobić wrażenie samym faktem, że już się z taką obiekcją zetknąłeś wcześniej, albo ją przewidziałeś i bezpośrednio ją adresujesz. Jakiś czas temu miałem okazję widzieć reklamę palarni kawy. Ja akurat kocham kawę specialty i jestem w stanie nieprzyzwoite pieniądze na takie kawy wydawać, ale nie każdy musi być równie zajarany tematem kawy. I była to reklama, która główne hasło, które miała, to było hasło: dlaczego tak drogo. A pierwsze zdanie reklamy brzmiało, kawa Specialty jest cztery razy droższa od zwykłej. Potem taka ikonka mózg rozwalony, żeby nie powiedzieć dosadnie tak jak ten cytat oryginalnie brzmi. I w pierwszej chwili spojrzałem na to, mówię, kurde, ale dziwne, reklamować się faktem, że u nas jest drogo. A z drugiej strony taka druga myśl była: no tak, przecież jak ktoś zobaczył taką reklamę, no to jeżeli do tej pory pił tylko inną kawę, no to oczywistym jest, że stwierdzi, Boże, czemu tak drogo, czy ich powaliło? A w tym momencie mieliśmy nie tylko przekaz kup pan kawę, tylko jako jeden z wariantów reklamy bądź treści w marketingu tej firmy było wyjaśnienie, dlaczego to aż tyle kosztuje. I jasne, do kogoś ta argumentacja trafi, do kogoś nie. Ale nawet jeżeli pozwoli to wygrać kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu klientów więcej, to lepiej ich pozyskać niż ich nie pozyskać, prawda? No właśnie. Kolejny wątek i wątek, dla którego wiele firm w ogóle decyduje się, jeżeli już, na tworzenie treści w marketingu, to Wątek pozycjonowania. Wyszukiwarka jest jednym z kluczowych kanałów docierania do konkretnych klientów i kanałów, poprzez które potencjalni klienci znajdują firmy takie jak Twoje. I nie każdy z nas jest onetem, na którym lądują miliony czy setki tysięcy ludzi dziennie. Jeżeli zajmujemy się automatyką przemysłową, hodowlą, alpak czy jakimś niszową usługą, to wyszukiwarka jest tym miejscem, którym najłatwiej będzie się pokazać i dobrze byłoby być w niej wysoko. Jeżeli jesteśmy odpowiedzią na jakiś niszowy problem, którego człowiek będzie wklepywać w Google, próbując rozwiązać, to też dobrze byłoby, żeby znalazł tam właśnie nas, a będzie ciężko to zrobić, jeżeli nasza strona nie będzie stale aktualizowana o nowe treści, bo tak to już jest, że Google przede wszystkim Ceni sobie te strony, na których regularnie dodawane są nowe treści, bądź optymalizowane, poprawione są już istniejące. I swoją drogą w tym miejscu nie byłbym sobą, gdybym ci nie polecił odcinka właśnie o optymalizowaniu starych treści na stronie starych w cudzysłowie oczywiście i okazał się on bodajże w zeszłym tygodniu gdzieś link tutaj na pewno na jakiejś karcie umieścimy. I budując ponownie na tym na wątku pozycjonowania i cały czas pozostają w segmencie B2B specjalistycznym, produktowym i tak dalej. To chciałbym poruszyć jeszcze wątek, który w kontekście marketingu treści pojawia się rzadko. Jeżeli słuchasz mnie dostatecznie długo, to wiesz, że ja się posługuję takim podziałem, że dzisiejszy marketing stoi na dwóch filarach przede wszystkim. Z jednej strony są to kampanie płatne, które pozwalają precyzyjnie dotrzeć do ludzi, na których nam zależy, a z drugim są to właśnie treści, które pozwalają tych ludzi przekonać odpowiednim komunikatem i twoją wiedzą. Że warto z Ciebie skorzystać. Sęk w tym, że to jest pewien system samoregulujący się, swego rodzaju obiekt zamknięty. Same reklamy płatne, nawet jeżeli dotrą do człowieka, niekoniecznie go przekonają. Przekonać go mogą do zakupu Twoje treści. Z drugiej też strony, w niektórych niszowych segmentach, w segmentach specjalistycznych, chcąc dotrzeć do jakichś grup zawodowych, od architektów po właścicieli firm, możliwości targetowania, czyli dobierania grup docelowych w reklamach płatnych są na tyle ograniczone. Że jest to praktycznie niemożliwe albo niesamowicie utrudnione. I w tym właśnie momencie w grze pojawiają się treści. Jeżeli bowiem Twoja strona internetowa stanie się miejscem, do którego ludzie szukający odpowiedzi na pytania związane z Twoją branżą sami z siebie zaczną trafiać, to Twoje reklamy również będą działały lepiej. Na podstawie bowiem algorytmów, kodu śledzących, rzeczy, które nie chcę się wdawać w tym odcinku, bo musiałby trwać pewnie dwa razy dłużej, poświęciłem temu inne nagrania, które Ci oczywiście polecam. Jeżeli ludzie trafią na Twoją stronę z takich powodów, to potem będziesz mógł ponownie do nich kierować przekaz już w poszczególnych mediach. A wiadomo, że od pierwszej wizyty na stronie do wysłania zapytania o współpracę z firmy jeszcze daleka droga, więc trzeba będzie do tej osoby dotrzeć ponownie. Zamiast więc szukać jej od zera, to wyszukiwarka dzięki treściom może stać się tym pierwszym punktem, który będzie otwierał całą marketingową ścieżkę zakupową osoby w twojej firmie. Zakładając więc, że jesteś Albo już przekonany, albo też byłeś wcześniej przekonany i po prostu grzecznie czekałeś, aż wreszcie przejdę do wątku, który cię najbardziej interesuje. I jesteś przekonany do idei, do idei tworzenia marketingu opartego na treściach, to teraz chciałbym ci przejść do tego segmentu, jak zacząć, co po kolei zrobić, jednocześnie wychodząc trochę od błędów, które na poszczególnych etapach można byłoby popełnić. Więc zakładając, że chcemy, Zacząć treści tworzyć i planujemy, że od dzisiaj będziemy je robić, to najczęstszym błędem, z którym się spotykam na warsztatach, konsultacjach, pracy z klientami, jest to, że zaczynają tworzyć treści na tematy, na które po prostu mają ochotę. Ciężko bowiem. W większości marketerów, mimo wszystko, trzymać się reżimu kalendarza wydawniczego, którym krok po kroku odhaczamy tematy, co do których wiemy, że powinniśmy je na swojej stronie internetowej poruszyć. U większości osób zauważam taką tendencję, że przychodzą rano, patrzą właśnie na jakąś listę tematów, które mają. Jest takie. Eee, o czym miałem dzisiaj napisać? Trochę ja jak nagrywam te odcinki, mam tak samo, mam swoją listę tematów, i pomimo, że wiem, że być może niekoniecznie chciałbym akurat na ten dzisiaj nagrywać, no to z uwagi na różne nasze założenia strategiczne, to wiem, że muszę to zrobić. I tego reżimu, który sam sobie narzucam, powinienem się trzymać. Więc bardzo łatwo jest zacząć tworzyć masę treści, ale treści niedopasowanych do potrzeb odbiorców, bo wychodzących raczej z perspektywy tego, co ktoś by chciał stworzyć. Niż tego, co ktoś chciałby przeczytać. I to jest oczywiście pewien błąd, który można popełnić najbardziej banalny, ale jest też błąd drugi. Błąd, który nazwałbym, że piszemy o tym, o czym nam się wydaje, że grupa docelowa chciałaby czytać. W teorii każdy z nas jest ekspertem od własnej kategorii, segmentu branży. W praktyce, im większym ekspertem jesteśmy, tym większa tak zwana klątwa wiedzy nasz dopada. Pewne tematy wydają nam się zbyt banalne, żeby je w ogóle adresować. A pewne z kolei niesamowicie ambitne, my chętnie poruszymy, a z drugiej strony, osoba będąca na początku drogi niekoniecznie będzie chciała o tym czytać. Ja sam swego czasu też taki błąd wielokrotnie popełniałem, i myślę, że do dzisiaj nieświadomie nadal go popełniam i muszę się wiecznie pilnować, żeby się zastanowić, czy to na pewno są wystarczająco dostępne, przystępne rzeczy, które poruszam. Ale podam na prostym przykładzie. Był taki okres, gdzie artykuły typu ile kosztuje reklama, od czego coś zależy, tworzyłem tylko ja, bo większość reprezentantów innych agencji wychodziła z założenia: ale banalne pytanie kto to będzie zadawał? Marketerzy to na pewno wiedzą. Może i wiedzą, ale może chcą poznać moją perspektywę. A jeżeli nie wiedzą, to ja będę tą osobą, która im na to odpowie. Nie ma za prostych pytań. Jeżeli jakiś twój klient stawia jakieś pytanie, to twoim Obowiązkiem zakładając, że chcesz coś tej osobie sprzedać albo nawiązać z nią współpracę, jest na to pytanie odpowiedzieć. Ale żeby właśnie nie wpaść w pułapkę tejże klątwy wiedzy i nie domyślać się samodzielnie bądź uzupełnić taki swój samodzielny domysł, co by ludziom mogło się spodobać, potrzebujemy dwóch rzeczy. Pierwszą rzeczą jest analiza słów kluczowych i po prostu analiza, co ludzie wpisują w wyszukiwarce, są narzędzia do pozycjonowania. Które na to pytanie pozwolą ci znaleźć odpowiedź? Tam, w oparciu o dowolną witrynę, hasło, tematykę, możesz znaleźć po prostu listę zagadnień, które wszystkich interesują w danym kontekście, i na tej podstawie stwierdzić, dobrze, na takie tematy powinienem poruszyć na swojej stronie, czy w swoich social mediach, bądź innych kanałach. O kanałach jeszcze za chwilę. Ale drugim, równie ważnym uzupełnieniem powinno być coś innego. Powinny być rozmowy z Twoimi klientami, bądź pozyskiwanie informacji od handlowców czy dział obsługi klienta. Dlaczego? Nie oszukujmy się. Wyszukiwarka jest jednak tym miejscem, gdzie najczęściej poszukujemy tych pierwszych, prostszych, bardziej ogólnych treści. A mało jest tam pytań rzeczywiście specyficznych. Te padają już na spotkaniach za zamkniętymi drzwiami między osobami. Nie możemy skupić się tylko na nich. No bo będzie to mało wyszukiwalne, więc ktoś na naszą stronę nie zajrzy. Z drugiej strony grzechem byłoby skupić się wyłącznie na wyszukiwarce, bo wtedy nie będziemy odpowiadać na te dokładniejsze pytania, a nie każdy będzie chciał z nami porozmawiać, żeby na nie odpowiedź uzyskać, więc nie dowie się, że mamy na to przygotowane odpowiedzi. Rozwiązaniem jest więc z jednej strony wspomniana analiza słów kluczowych, ale z drugiej na przykład przeprowadzenie rozmów, wywiadów z Twoimi klientami, żeby dowiedzieć się, jakie mają pytania, jakiej wiedzy szukają, co potrzebują wiedzieć o branży. Z tego miejsca pozdrawiam naszego COO w Sołasio Mateusza Machulskiego, który właśnie takie rozmowy odbywa z naszymi klientami ze sklepów internetowych. Świadczymy konsultacje dla e-commerce, interesuje nas. Jakiego rodzaju wiedzy poszukują osoby, które właśnie komersami zarządzają? Mamy na ten temat swoje zdanie, swoją perspektywę, swoją wiedzę, ale odbijamy je od osób, z którymi pracujemy lub pracowaliśmy. Jeżeli nie będziesz w stanie, a czasami się nie da, bo po prostu nie ma na to czasu, umówić się na spotkania z klientami, nie wszyscy będą chcieli, szczególnie jeżeli angażuje to dużo czasu z ich perspektywy, to pamiętaj, że zawsze są dwa działy, które są najbliżej, a praktycznie trzy. Twoi specjaliści, Twoi handlowcy, Twój dział obsługi klienta, reklamacji, to są wszystkie osoby, które regularnie dostają od klientów wszelkiego rodzaju pytania. I albo ty, jako przedsiębiorca delegujący gdzieś marketing, bądź za niego odpowiedzialny, albo Twój dział marketingu, to z tymi osobami powinien być w nieustannym kontakcie, szukając pomysłu, na jakie treści warto byłoby tworzyć. Inaczej możesz skończyć z kolejnym błędem, czyli pisaniem tylko pod wyszukiwarkę. Przez pisanie tylko pod wyszukiwarkę rozumiem jedną z dwóch rzeczy. Pierwszą omówiliśmy de facto w poprzednim punkcie, czyli jeżeli skupimy się tylko na tematach, które są tak zwane pod SEO, czyli są często przez ludzi wyszukiwane, no to jasne, będziemy mieli na swojej stronie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, dużo ruchu, nawet ruchu z właściwych ludzi, ale nie bardzo będziemy mieli. Wyższy poziom wiedzy bądź dogłębniejszy poziom analizy tym ludziom do zaoferowania, bo zabraknie tych pytań i tych wątków, które poruszyłem w punkcie poprzednim. Osoby, które biorą się za tworzenie artykułów czy treści, mają no, hopla na punkcie tego, żeby były to dobrze tak zwane zoptymalizowane pod seo artykuły. Przez to się rozumie to, że będą właśnie wyskakiwały wysoko w wyszukiwarce i są w stanie zrobić mnóstwo żeby tak na pewno, mnóstwo rzeczy, żeby tak na pewno było. Sęk w tym, że takich artykułów często nie da się czytać i widać, że są pisane tylko pod wyszukiwarkę. I pół biedy, jeżeli jesteśmy jakimś medium. Gorzej, jak jesteśmy firmą, która za pomocą tych artykułów chce kogoś do swojej oferty przekonać. Powołam się na pewne wspólne doświadczenie wszystkich Polaków, które pomoże Ci ten błąd uświadomić. Czy zdarzyło Ci się wpisać w wyszukiwarce? Czy dzisiaj niedziela handlowa? Jeżeli tak, to pewnie przebijawszy się przez te wszystkie artykuły, znalazłeś artykuły, które rozpoczynały się w trendami typu: Niedziela Handlowa od początku swojego istnienia zmieniła przyzwyczajne zakupowe Polaków. Po tym 15 tysięcy kapitów, czym jest Niedziela Handlowa, kiedy to się stało, że po 20 kapitach znaleźć to jedno nawet niepogrybne zdanie: Nie, dzisiaj nie jest handlowa. I czy jak myśli, do rzeczy człowieku. No to jest artykuł, który właśnie ma za zadanie wygenerować masę ruchu i de facto na niczym więcej niż twoim kliknięciu temu portalowi pewnie nie zależy. No chyba, żebyś jeszcze w reklamę kliknął, bo wtedy zarobią. Ale wyobraź sobie teraz, że tworzysz artykuł ekspercki i tworzysz go w podobnym duchu, że zanim przejdziesz do rzeczy, to jest masa artykułów, fragmentów, akapitów, fraz, po których widać, że są tylko po to, żeby robot Google to widział. A prawdopodobnie kierujesz się jednak do inteligentnych odbiorców. I oni to zauważą. Jeżeli nie będzie co najmniej równie wysokiego poziomu merytorycznego, żeby uzasadnić te ustawione fragmenty, to to na pewno nie zachęci do Twojej oferty. Co z tego więc, że będziesz liderem wyszukiwarki swojej kategorii, jeżeli sprowadzisz masę ludzi, których zamiast zachęcić, ktoś ładnie mówi. Zantagonizujesz, zniechęcisz nawet do swojej oferty, bo poczują się oszukani. Wleźć na stronę, czegoś się dowiedzieć, a zwiódł ich wyłącznie dobrze zoptymalizowany artykuł, a nie merytoryczny. A skoro przy merytoryce jesteśmy, wątek ostatni i błąd ostatni zarazem: tworzenie treści po łebkach. Nie zawsze jest tak, że marketer w organizacji jest jednocześnie wysokiej klasy specjalistą od danej rzeczy. Nie musi tak być, w sensie, nie nie wiedza marketingowa nie zakłada specjalizacji w każdym obszarze i pozjadania w nich rozumów. Niestety, bardzo często jednak brakuje wówczas wsparcia merytorycznego od innych członków zespołu dla takiej osoby. Marketer jest pozostawiony samemu sobie, więc tworzy treści metodą. Na chat GPT, czyli albo czyta, co na tym opisali inni, być może sprawdzi coś w jakiejś książce i mniej lub bardziej udatnie tworzy posty, artykuły, które mogłyby być dużo lepsze, gdyby tylko właśnie mnie przydały w sobie jeszcze większą głębię myśli. Tak powstaje chyba większość artykułów w internecie, które wówczas dzielą się wiedzą niesamowicie powierzchowną. I o ile osobie początkującej w temacie pewnie można takim artykułem zaimponować lub sprowokować do dalszych własnych poszukiwań. O tyle ktoś, kto ma być Twoim klientem, a sam będziesz się danej branży znał, od razu rozmontuje taki artykuł jako pisany przez kogoś, kto po prostu nie wie do końca, o czym mówi. Dlatego ważne jest, żeby od początku zaangażować również, jako wsparcie dla takiego marketera, osoby, które pomogą mu rozwinąć treści merytoryczne. Czy wyobrażasz sobie, żeby marketer w klinice Pisał o zabiegach, lekach i tym podobnych rzeczach, nie wspierając się wiedzą lekarza medyczną lub, na, lub nawet po prostu nie redagując jego słów? No właśnie, w każdej innej działce również jest wysoki poziom ekspertyzy, na który należałoby się powoływać. Podsumowując więc ten fragment, najczęstsze błędy, jakich uniknąć? Po pierwsze, nie możemy pisać tylko o tym, na co mamy ochotę, to akurat banal, ale po drugie, nie tylko. Nie możemy wybierać tematów na podstawie tego, co nam się wydaje. Potrzebujemy to sprawdzić, a sprawdzić możemy to za pomocą narzędzi od SEO, takie jak ukochany przeze mnie Ahrefs oraz druga część równania, pytania do swoich własnych klientów, czego oni chcieliby wiedzieć. To pozwoli nam tworzyć treści dwóch rodzajów: treści potencjalnie popularne, przyciągające większy ruch na naszą stronę. A jednocześnie treści głęboko problemowe, które udowodnią naszą ekspertyzę na wysokim, odpowiednim poziomie. Druga sprawa, czy tam kolejna sprawa. Pamiętajmy, żeby oczywiście te artykuły bądź te treści, jeżeli będą na stronie internetowej, były dobrze zoptymalizowane pod wyszukiwarkę, ale wyszukiwarka nie może być celem jedynym i samym w sobie, bo inaczej sprowadzimy na stronę dużo ruchu, który będzie zantagonizowany. A to wiąże się po prostu z dbałością o wysokiej klasy poziom merytoryczny. Świat ma dość artykułów powierzchownych, teraz potrzebujemy artykułów wysokiej jakości. A skoro przy tym jesteśmy, to jakbyś może zauważyłeś bądź zauważyłaś, ja się cały czas powoływałem na stronę internetową. Bo ostatnim błędem, a jednocześnie ostatnią radą w tym zakresie, jest to, że da się tworzyć dobre treści, ale niekoniecznie we właściwym kanale. I zauważyłem, że firmy, szczególnie firmy B2B, które wchodzą w marketing szerzej, zazwyczaj wybierają Linkedina albo jakiś kanał społecznościowy jako to pierwsze miejsce, którym będą się promować, przez które trochę rozumieją w zawężony sposób marketing. I ja nie mam nic do mediów społecznościowych, uwielbiam je i uważam, że są dobrym lewarem wzrostu w biznesie, czy docierania do właściwych grup docelowych. Natomiast tam się tworzy treści, które jest takie piękne polskie słowo, są efemeryczne. Ulotne. Przeciętny post na Facebooku żyje pół godziny. Post na LinkedInie, jeżeli się przyjmie, góra kilka dni, z czego na profilach firmowych przeważnie krócej. I można mieć świetne pomysły na treści, publikować regularnie, ale informacja zwrotna z rynku, ich zasięg i dotarcie będzie po prostu niższa. Z mojej perspektywy, pierwszymi kanałami, którymi powinieneś się zaopiekować, nie są kanały społecznościowe, ale właśnie Twoja strona, na przykład jakaś baza wiedzy, bądź inne kanały które mają, nazwijmy to ładnie, dłuższy termin przydatności do spożycia. Jest małe prawdopodobieństwo, że ktoś będzie wpisywał swoje pytania w wyszukiwarce Facebooka i potem scrollował Twojego Wola, Twój fanpage, żeby zobaczyć, czy kiedyś o tym napisałeś. Natomiast być może w podcaście, być może na YouTubie, być może na blogu firmowym, być może w firmowej bazie wiedzy, czyli w takich kanałach wymagających większego zaangażowania i skupienia, ale dostępnych cały czas, pozycjonujących się itd., itd., to odpowiedź znajdzie. Więc pierwszymi kanałami, od których należałoby zacząć, jest prawdopodobnie coś z tej trójcy: YouTube, podcast albo strona firmowa. A gdybym miał coś rekomendować, to na pewno tym pierwszym byłaby właśnie strona firmowa. To strona firmowa, strona www. jest epicentrum Twoich działań marketingowych. Co zatem zrobić? Pierwszy krok czy pierwsza decyzja, skup się na stronie www i tworzeniu treści na niej. Z bardzo prostego powodu pomyśl o tym w ten sposób. Wszystko, co opublikujesz na swojej stronie www, może stać się potem materiałem na innych Twoich kanałach, w których chciałbyś bądź chciałabyś być obecna, jak firmowy LinkedIn czy fanpage na Facebooku. Nie chodzi o to, żeby po prostu przepinać linki. O, pisaliśmy to na firmowym blogu. Jeżeli artykuł porusza pięć wątków, to masz tak naprawdę na podorędziu pięć potencjalnych postów. Jeden wątek, jeden wpis na media społecznościowe. Więc tworząc na początku dużo wymagającą treść, artykuł, wideo, cokolwiek bądź, możesz to potem poszatkować na kawałki i wykorzystywać wielokrotnie w innych mediach. Więc warto się na początku narobić, żeby potem to kapitalizować. Po drugie, co tam pisać? Żeby dobrać właściwe tematy, analiza słów kluczowych. Czego ludzie szukają? Ale drugi aspekt, o co pytają? Nas, naszych handlowców, Nasz dział obsługi klienta, nasz dział reklamacji, nas w postach na Facebooku, gdziekolwiek bądź. I po trzecie, bo tego to poruszyliśmy, ale jeszcze nie rozwinęliśmy w kontekście merytoryki, zaangażuj w tworzenie treści własny zespół. Uff, i to się może okazać jednym z najtrudniejszych rzeczy. Jakiś czas temu na swoim LinkedInie opublikowałem cytat, którego autora już stążyłem zapomnieć, który brzmi w ten sposób: Marketing jest zbyt ważny, by pozostawić go tylko działom marketingu. I można go mniej lub bardziej złośliwie bądź pozytywnie interpretować, nie o to chodzi. Natomiast ja go rozumiem w ten sposób, że wszyscy w firmie poniekąd są marketerami, co oznacza, że mogą mieć ten tym marketing wpływ albo powinny z nim współpracować. I nie można rozumieć marketingu tylko jako silos w organizacji, raczej jako pewien zespół, który próbuje wydobyć jak najwięcej właściwych rzeczy od innych ludzi i je pokazać. Czasami kiedy prowadzę warsztaty, szkolenia, konsultacje właśnie z marketingu B2B, który jest moim konikiem, to mówię ludziom, że z mojej perspektywy, definicją marketera B2B jest bycie kronikarzem. Rolą marketera B2B jest przyłapywanie ludzi w pracy na i robocie i pokazywanie jej światu. To nie jest tworzenie reklamy mydła, gdzie trzeba wymyślać, jak tu kreatywnie pokazać mydła, żeby, mydło, żeby kogokolwiek obchodziło. Albo co jeszcze można ekscytującego powiedzieć w reklamie o proszku do prania, czy takie naginanie rzeczywistości. Marketing B2B, marketing w firmach i tak dalej, jest bardziej przyziemny w rozumieniu konkretny. Więc stąd ta rola kronikarza. Musi spisać case study, spisać procesy, pokazać dobrą robotę i pokazać wiedzę ludzi, powołać się na ich ekspertyzę. Sęk jednak w tym. Że, jeżeli na takie myślenie się przestawisz i pójdziesz do zespołu bądź do liderów, zespołów specjalistów i po prostu poprosisz kogoś, że potrzebujesz kogoś do współpracy, to odpowiedzią może być typowe: co ja mam jeszcze ich robotę robić, dlaczego tak ma być, i tak dalej. Potrzebujesz wtedy powołać się na szereg argumentów, o których mówiliśmy dzisiaj, w tym ten najważniejszy: powierzchowność większości treści w internecie. Chcesz być kilka klas wyżej merytorycznie od wszystkich innych w Twojej branży, bo tylko to. Może zapewnić marketingowy i sprzedażowy, co za tym idzie, sukces dla Twojego biznesu. Natomiast nastaw się na jeszcze jedną rzecz, bo w wielu organizacjach dokładnie taki schemat widziałem. Na przykład dział marketingu przygotowuje zadania dla innych specjalistów, którzy zakładając optymistycznie powiedzą: hurra, będziemy z Wami współpracowali, i na przykład prosi ich o pomoc w napisaniu artykułów. W napisaniu postów na media społecznościowe. Najlepiej to deleguje, no bo ma swoją, kałomia, mnóstwo zadań. Marketing jest zawsze zarobiony, i potem te treści przychodzą i są jakości poniżej przeciętnej bądź akceptowalnej, i dział marketingu za moje ręce i mówi, no tak, Jezu, z nimi w ogóle nie da się pracować. No to pamiętaj, że specjaliści są specjalistami w swojej dziedzinie, a marketerzy są marketerami i po drodze trzeba się spotkać. Ci ludzie marketerami nie są, trzeba dać im dobry feedback, i następnie pomóc go wdrożyć od następnego razu. I taka ostatnia rada, bo nie chcę dominować odcinka wątku ja współpracy, to jeżeli już angażujesz ludzi w przygotowanie jakichś materiałów dla siebie i chciałbyś, żeby potem chętnie przygotowywali dla ciebie ponownie, to wykorzystaj robotę, którą wykonają jak najszybciej. Nie ma nic gorszego, a widziałem to wielokrotnie, niż dział marketingu, który prosi o pomoc w jakimś obszarze, o przygotowanie jakiejś treści. Otrzymuje je od specjalistów, co umówmy się też musiało ich odciągnąć od innych. zadań, było pewnym bonusem, który musieli wykonać ponad standardowo, A następnie dział marketingu na tym siedzi, no bo na przykład przewidzieli to w kalendarzu publikacji za miesiąc, jeżeli w ogóle. I człowiek myśli, no tak, ten marketing to wyścig czegoś chce, a potem i tak nic się z tym nie dzieje. I nawet jak opublikujesz to miesiąc później, to człowiek zdąży już być na siebie zły <laughs> i zdania pewnie nie zmieni. Jak to się kiedyś mówiło, brzydko, o wywietrzał. Ale co wiadomo, co pozostaje, nie chcemy tego. Więc to są takie drobne rady, których mógłbym udzielić, właśnie w kontekście jeszcze takiego zarządzania oczekiwaniami, perspektywą perspektywą, w zakresie współpracy działu marketingu bądź marketera w firmie z innymi działami, które miałyby mu pomóc z tą wyższą perspektywą. W kilku innych odcinkach tworzyłem i pokazywałem nasze frameworki, czy takie nasze procesy, jak na przykład wydobyć z handlowców wiedzę, żeby stworzyć z nich artykuły, posty, albo jak pracować z ekspertami w organizacji, więc też tam polecam, być może gdzieś tutaj w opisie odcinka umieścimy stosowną rzecz. Natomiast mam nadzieję, że ten odcinek powiedział Ci, jakie powinny być pierwsze ruchy, które powinieneś bądź powinnaś podjąć, żeby uruchomić działania oparte o marketing treści swojej organizacji i na jakie błędy, Możesz być narażony bądź narażona i jednocześnie jak ich uniknąć i co zrobić zamiast tego. Daj znać, czy tego typu przekrojowe odcinki są dla Ciebie przydatne i jakie inne tematy powinienem jeszcze poruszyć. Ale dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć.